Bracia i siostry, dzisiaj cały nasz naród obchodzi wielką uroczystość, wielkie święto, rocznicę odzyskania niepodległości. Odliczamy lata od tego dnia, w którym rzeczywiście po raz kolejny, po raz drugi byliśmy wolni i możemy budować nasz kraj w sposób niezależny, w sposób niepodległy. Wiemy, że to już 99 lat. Kiedy jednak patrzymy na to, jak budujemy, to widzimy, że dużo łatwiej jest zdobyć wolność niż ją zagospodarować, że dużo więcej trudu wkładamy w to i zapału, żeby wywalczyć naszą niepodległość, wywalczyć naszą wolność działania. A kiedy przychodzi do budowania tego wszystkiego, co możemy razem wznosić, to widzimy, że tak jakby zapał osłabł. Ludzie mówią, że chcą być razem, a tymczasem każdy myśli o swoim. I dlatego dobrze się dzieje, że to świętowanie niepodległości naszej Ojczyzny obchodzimy w Kościele, zwracając się do Boga i szukając światła w Jego Ewangelii. To Bóg bowiem jest Panem historii i to z Jego zrządzenia nasz naród jest w tym miejscu swoich dziejów, w którym my pojawiliśmy się na świecie. Jest wolny i jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy sami o nim stanowili. To Bóg dał 99 lat temu taką okoliczność, w której Polska na nowo pojawiła się na mapie świata. To Bóg tak zrządził, że jesteśmy kim jesteśmy i to On daje nam to dziejowe zadanie. A zatem to od Niego możemy uczyć się, jak dobrze wykorzystać tę Jego łaskę i ten Jego dar. Dlatego, jak mawia nasz biskup Grzegorz, dobrze jest otworzyć ucho na Słowo Boże. Ono bowiem tłumaczy nam naszą dzisiejszą rzeczywistość. I co nam mówi Słowo Boże, które słyszymy 11 listopada, w święto niepodległości naszej Ojczyzny? Czytaliśmy zakończenie listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Wydaje się, że mało treści, która może posłużyć do zbudowania naszego narodu i naszego zapału budowania niepodległej Ojczyzny. Tymczasem to, co mnie bardzo porusza, to fakt, że Paweł, kończąc swój list, zwraca się do wszystkich z gorącą prośbą: pozdrówcie mojego umiłowanego Epeneta, pozdrówcie Andronika i Juniasa, pozdrówcie umiłowanego w Panu Ampliata, pozdrówcie Urbana i umiłowanego Stychasa. To pozdrówcie jest znakiem wielkiej wdzięczności, jaką Paweł ma dla tych wszystkich, o których wie, że budują Kościół i że trudzą się przy wypełnianiu dzieła Bożego w świecie. Pozdrówcie się wzajemnie, jedni drugich, pocałunkiem świętych. Pozdrawiają was wszystkie kościoły. I to słowo pozdrówcie, pozdrawiają was, wraca jak refren w zakończeniu listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Czy to nie jest znak i czy to nie jest nauka, że ten dzień, który obchodzimy dzisiaj, 11 listopada, nie powinien być także dla nas dniem pozdrowienia. Pozdrowienia najpierw tych, którzy walczyli o naszą niepodległość. Pozdrowienia tych, którzy oddali swoje życie, bez względu na to, czy gdyby żyli, to byśmy się z nimi politycznie zgadzali, czy nie zgadzali. Bez względu na to, czy by byli naszymi przyjaciółmi, czy nie byliby naszymi przyjaciółmi. Pozdrówcie zatem tych, którzy oddali życie, byście byli wolni. Pozdrówcie też tych, którzy trudzą się przy budowaniu ziemskiej ojczyzny. Paweł pisał do Kościoła, który przeżywał trudności, który szukał dróg jedności, który też nie był jeszcze idealnym i doskonałym Królestwem Bożym, ale miał głębokie przekonanie, że Bóg pracuje w ludzkim sercu i że wszyscy na swój sposób trudzą się przy budowaniu tego domu, którym jest Kościół Boży. I tak samo trzeba nam patrzeć na naszą ziemską ojczyznę. Każdy na swój sposób trudzi się przy budowaniu jej gmachu.
A zatem niech ten dzień będzie dniem pozdrawiania, dobrego życzenia i jakiejś wielkiej życzliwości dla siebie nawzajem. W Ewangelii natomiast słyszymy słowa Jezusa, które też mogą się wydawać nieprzystające do dzisiejszej uroczystości, co chyba jest oczywiste, że czytania liturgiczne nie są dobrane do święta państwowego. Kościół żyje swoim rytmem i dzisiaj mamy po prostu wspomnienie świętego Marcina. W każdym razie Jezus wypowiada słowa, które są cenne w tym kontekście. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Jeśli w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy? Ta drobna rzecz, o której mówi Jezus, to ziemskie życie, a zatem ta drobna rzecz, do której wierności Jezus nas wzywa, to nasza ziemska ojczyzna. Ta wielka rzecz, prawdziwe dobro, do którego jesteśmy powołani, to ojczyzna niebiańska, niebieski Jeruzalem. I tam jest nasz dom, tam jest nasza ojczyzna, w niebie. Żeby jednak nauczyć się żyć w niebie, Bóg chce, żebyśmy żyli w naszych ziemskich ojczyznach. Pamiętacie 1 listopada, jak czytaliśmy Apokalipsę świętego Jana i ten obraz niebiańskiej ojczyzny, gdzie ludzie wszystkich języków i narodów byli zgromadzeni w jedno i wychwalali Boga, wielbiąc Go za dzieło zbawienia, za to, że swoją mocą doprowadził ich tam, gdzie mogą być pełni radości i pełni pokoju. I rzeczywiście to jest nasza ojczyzna. Naszą ojczyzną jest nowy świat stworzony przez Chrystusa. Nowy świat, za który Pan nasz oddał swoje życie, żeby rozpocząć Jego powstawanie tu, gdzie teraz jesteśmy. Żeby jednak dojść do nowego świata, dał nam drobną rzecz, naszą ziemską ojczyznę. Tych, którzy mówią tym samym językiem, tych, którzy mają tę samą kulturę, tych, którzy zamieszkują ten sam teren, którzy są z nami zjednoczeni i tak do nas podobni. Jeżeli w zarządzie drobną rzeczą okażemy się wierni, Bóg, jak mówi Ewangelia, powierzy nam prawdziwe dobro. A zatem z tej perspektywy życia wiecznego, ziemska ojczyzna nie jest wcale taką drobną rzeczą, jest bowiem przygotowaniem się do tego, co Bóg nam przygotował. Dlatego miłość do własnego kraju, miłość do własnej ojczyzny jest w pewnym sensie przedsmakiem nieba, które jest naszą prawdziwą ojczyzną. I tak jak dzisiaj wspominamy tych, którzy oddali życie dla naszej ojczyzny, którzy walczyli o jej dobrobyt, tak samo chcemy oddać życie i walczyć o dobrobyt i niepodległość w naszych sercach Bożego Królestwa, aby nigdy nie zgasło w nas światło miłości wzajemnej, aby nigdy nie zostało zduszone, jak kiedyś przed wiekami została zduszona wolność Polski. To wezwanie Chrystusa, byśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował. I dzisiaj, dziękując Bogu za naszą ziemską ojczyznę i prosząc o jej błogosławieństwo, prosząc o jej dobrobyt i pomyślność, w sposób szczególny kierujmy nasze spojrzenie także ku niebu, tam, gdzie jest nasza prawdziwa ojczyzna. Amen.